za pośrednictwem Skype'a jest z nami prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chodzi Pan już do sklepów spożywczych, do galerii handlowych, marketów budowlanych albo na targowiska? Do sklepu chodzę, bo trudno, żeby do sklepu nie chodzić, ale do galerii nie zamierzam w najbliższym czasie i w miejsca większej ilości ludzi wręcz trzeba należy to unikać. Ale dlatego nie chodzi pan tam, bo nie ma pan czasu i nie będzie go miał w najbliższym czasie, czy po prostu się obawia pan tych miejsc? Nie mam czasu i także się obawiam. W statystykach mamy rekordy zachorowań, ale minister zdrowia tłumaczy u nas, że to dlatego, że jak nikt w Europie badamy duże zakłady pracy, na przykład kopalnie na Śląsku, więc mamy więcej potwierdzonych zachorowań. Czy coś w tym jest dziwnego? No to najlepiej rozbijmy sobie termometr, nie mierzmy gorączki i nikt nie będzie miał wtedy choroby. Już będziemy mieć te statystyki zdecydowanie mniejsze. Dla mnie to dziwne tłumaczenie. Przecież o to chodzi właśnie, żeby wykonywać testy w jak największej populacji. Wtedy będziemy mieć łatwiej nam zlokalizować zainfekowanych, niekoniecznie chorych, bo przecież zainfekowanie a choroba to dwa różne stany. Żeby być chorym, to trzeba mieć objawy. No tak, ale kiedy patrzymy na statystyki... Zainfekowany, zakażony. I kiedy słuchamy, co o tych statystykach mówią choćby poszczególni profesorowie, to mam wrażenie, że każdy widzi w nich co innego. No bo tak, minister Szumowski na przykład zwracał dzisiaj uwagę u nas rano na to, że w Polsce zachorowało tyle osób, ile w Hiszpanii zmarło, około 27 tysięcy. Czy ta liczba nie pokazuje, że łagodnie przechodzimy cały ten epidemiczny stan w Polsce? Ja myślę, panie redaktorze, że to jest bardzo błędne sformułowanie. Nie zachorowało, tylko zostało zidentyfikowanych jako zakażonych. A nie ma to nic wspólnego z ilością chorych. To są dwie różne liczby. Natomiast porównujmy, ile wykonaliśmy testów, ile wykonywaliśmy testów na początku, a ile wykonywały tamte kraje. W związku z tym nie wolno nam się porównywać. My patrzmy na siebie i walczmy z epidemią, walczmy skutecznie. No to możemy porównywać chociażby liczbę zgonów w różnych krajach. My mamy około 1200, podczas gdy dwa razy ludniejsze Niemcy mają ponad 7 razy więcej zgonów, 8800. No, czy nie chodzi właśnie o to, żeby jak najmniej ludzi z powodu koronawirusa umarło? Oczywiście, że tak. Każda śmierć jest tragedią. Jest tragedią nie tylko dla rodziny, chociaż największą, najbliższych, ale także tragedią dla nas, dla lekarzy. Nie ma śmierci dla nas obojętnej. W związku z tym każdy zgon, czy to jest pojedynczy, czy jest tych zgonów więcej, jest to dla nas ogromne przeżycie. No i wpisujemy sobie jakby w porażkę naszego działania. I pan ostrzega przed dużo większą liczbą śmierci z powodu koronawirusa, bo mówi pan o tym, że możemy doprowadzić do scenariusza włoskiego czy scenariusza hiszpańskiego. Na jakiej podstawie przewiduje pan, że to się może w Polsce zdarzyć? Ja nie przewiduję, tylko jeżeli przez ostatnie 3 dni tak naprawdę, przez weekend dzisiaj, a tak naprawdę od początku, a przypomnę, że pierwszego pacjenta, u którego rozpoznaliśmy zakażenie, to był 4 marzec, jak się nie mylę, to wzrosła ilość zakażonych i wręcz nie ubywa nam. A są dni, kiedy jednak jest coraz więcej. Nie świadczy to dobrze o skuteczności walki z epidemią. Jeżeli byśmy popatrzyli na wykresy, jak przebiegała epidemia w innych krajach, to wszystkie kraje w Europie mają za sobą przynajmniej ten pierwszy szczyt zachorowań. U nas tego szczytu nie widać, a świadczy to o tym, że jednak ta nasza walka z wirusem nie jest do końca skuteczna. Profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, jest naszym gościem. Pan mówi, że zniesienie restrykcji w tym momencie, zniesienie obostrzeń związanych z epidemią było nieodpowiedzialne. Na co minister zdrowia odpowiada, no, że powrót do lockdownu jest już niemożliwy, no bo poumierają ludzie na onkologii, bo będziemy mieli więcej przypadków śmiertelnych na kardiologii na przykład.
przykład. No, trzeba pogodzić pewnie wodę z ogniem. Panie redaktorze, to są dwie różne sytuacje. To są dwie różne sytuacje. Należałoby wrócić od zasad powoływania czy wyznaczania szpitali jednoimiennych. To, że wyznaczono, to był bardzo dobry i słuszna, była bardzo dobry krok i słuszna decyzja. Te szpitale, tylko w których leczono tylko przypadki związane z koronawirusem. Tylko czy wyznaczono właściwe szpitale? Czy wyznaczono właściwe szpitale? I tutaj już jest duży znak zapytania. Pamięta pan redaktor awanturę w Łomży, jedyny szpital wysokospecjalistyczny. I wiele takich miejsc, gdzie chyba obawiając się, i to dobrze, że czasami pewne decyzje podejmujemy ponad miarę, czy ponad tego, co, jak wygląda rzeczywistość, żeby nie dochodziło do skutków takich jak we Włoszech czy w Hiszpanii. Ale myśmy wtedy opierali się właśnie o statystyki w tych krajach. Dobrze, ale jesteśmy tu i teraz, panie profesorze, bo spójrzmy na to, co się dzieje dzisiaj. Na przykład, wysłałby pan mnie dzisiaj do sanatorium? Sanatoria za chwilę się otworzą. Nie. Do sanatorium bym pana nie wysłał, dlatego że ja uważam, że w ogóle należałoby się zastanowić nad zasadnością funkcjonowania uzdrowisk i sanatoriów w takim wymiarze, jak do tej pory. Okej, ale one są i za chwilę pacjenci będą tam wysyłani. Uzdrowisko było wyłącznie dla ludzi, którym to leczenie przywróciłoby zdrowie, by mogli szybciej wrócić do zdrowia, wrócić do normalności, a nie, żeby nie były to w czasy, darmowe w czasy dla wielu, wielu osób skorzystających z uzdrowisk. Rozumiem, tylko że za chwilę pacjenci pojawią się u lekarzy po to, żeby tę drogę do sanatorium sobie otworzyć. Pan jako prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, jaką ma podpowiedź dla lekarzy, którzy będą musieli zdecydować, czy ten pacjent ma jechać do sanatorium? No my nie mamy żadnych obostrzeń w stosunku do naszych pacjentów. Jeżeli pacjent nie jest pacjentem zarażonym, nie ma żadnych objawów infekcji, to trudno lekarzowi nie wyrazić zgody, wręcz odwrotnie. Naszym obowiązkiem jest stwierdzić, że pacjent jest zdrowy na tyle, że może korzystać z usług świadczonych w sanatoriach i uzdrowiskach. My nie mamy innego wyjścia. My musimy opisać aktualny stan jego zdrowia. Głośno pan krzyczy i łapie się za głowę, kiedy widzi pan w telewizji to, jak wyglądają spotkania polityków, kandydatów na prezydenta z wyborcami? Nie tylko za głowę. Czasami jestem przerażony, do czego może dojść tuż przed wyborami, ponieważ ten efekt spotkań przedwyborczych, kulminacja ewentualnych zarażeń może wystąpić tuż przed pierwszą turą, czy też ewentualnie, gdy będzie druga tura. No tak, pan mówi, że trzeba zachować ostrożność, tylko zastanawiam się, czy pan zna pomysł, ma pomysł na to, jak przekonać do tego tych polityków, którzy tam z wyborcami się spotykają. Panie redaktorze, polityka i medycyna nie idzie nigdy w parze. Trudno mi przekonać polityków i to ze szkodą zarówno dla polityki, jak i dla medycyny. Stąd mogę tylko i wyłącznie apelować do rozsądku i tyle. Kolejne apele na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy, tam zostajemy, a słuchaczom teraz bardzo dziękujemy. Profesor Andrzej Matyja nieustająco z nami. Nie spodobało się panu pozwolenie na wesela od nowa. Powinniśmy jednak zakazać organizacji takich imprez weselnych, czy po prostu ograniczyć dużo bardziej ten dozwolony limit gości na weselu? Ja myślę, że miłość można sobie wyznawać w całkiem inny sposób, nie w tłumie 150 osób. Dla mnie może to doprowadzić do tego, że wszyscy uczestnicy, bo tak może się okazać, wystarczy, że jeden, ja sobie nie wyobrażam, że po godzinie 12 uczestnicy wesela zachowują jakąkolwiek ostrożność. Bądźmy realistami. Tylko że jak popatrzymy na te obrazki z spotkań polityków z wyborcami, to myślę, że sytuacja jest absolutnie podobna. Skoro pozwalamy na tego typu obrazki, to dlaczego weselom zakazać? Identyczne. Dlatego bardzo ważne jest zachowanie polityków, bo oni powinni nam dawać wszystkim przykład, jak należy zachowywać się, jak należy być ostrożnym, odpowiedzialnym w okresie epidemii.
kiedy ja w jednym dniu słyszę, że epidemię mamy za sobą, w drugim dniu, że nie mamy jednak za sobą, następnie w tym samym dniu słyszę, że nie wrócimy do restrykcji, to coś tutaj nie gra. Ja myślę, że gdzieś zniknął rozsądek u polityków. Ja rozumiem, że każdy w kampanii wyborczej chciałby się przedstawić jak najlepszej strony, zdobyć zaufanie potencjalnego wyborcy, ale myślę, że należałoby to robić w bardzo rozsądniejszy sposób i może nie w postaci ogromnych wieców poparcia jednych czy drugiego kandydata. Panie profesorze, skoro wszystko wraca na stare tory, no może prawie wszystko, uruchamiamy handel, gastronomię, kina, teatry, siłownie, za chwilę sanatoria, to czas, żeby lekarze wrócili do pracy na starych zasadach, w przychodniach chociażby? Ja myślę, że na starych zasadach to my już nigdy nie wrócimy. Musimy nauczyć się żyć z koronawirusem. On nas nie opuści, to bardzo długo, dopóki nie znajdziemy skuteczniejszej metody, jak do tej pory. Na tą chwilę nie mamy takiej metody, by nie dopuszczać do zachorowań. Stąd też my musimy zachować pełną ostrożność w stosunku do naszych pacjentów. Nie znaczy to, że nie mamy wracać do pracy. No właśnie, bo sprawdzałem w swojej przychodni, tam telemedycyna wciąż króluje. Ja myślę, że to są pojedyncze przypadki, panie redaktorze. Większość przychodni jednak już normalnie zaczęła pracować, stosując oczywiście bardzo jasne, czytelne procedury, ponieważ już w tej chwili w miarę jest na tyle, oczywiście w innych cenach, ale jednak jest dostępne zaopatrzenie w te wszystkie środki bezpieczeństwa, zapewniające bezpieczeństwo nie lekarzowi, ale przede wszystkim pacjentowi. Te środki zabezpieczające to nie luksus dla medyka. To jest bezpieczeństwo naszych pacjentów i oczywiście personelu medycznego. I szpitale też już się odmrażają i wracają do normalnej, regularnej, na tyle, na ile to możliwe, normalnej pracy? Większość przychodni, zarówno lekarzy rodzinnych, poradni specjalistycznych i to zarówno publicznych, jak i niepublicznych, powoli wraca, oczywiście zachowując wszelkie środki ostrożności. Ale musimy wracać, dlatego że to, co pan redaktor wcześniej powiedział, my musimy pacjenta przygarnąć z powrotem, ponieważ opóźnienie w diagnostyce, opóźnienie w leczeniu może doprowadzić do jeszcze bardziej kosztowniejszych sytuacji zdrowotnych, nie mówię o finansowych, o zdrowotnych dla naszych pacjentów. Szczególnie w niektórych dziedzinach medycyny. To większość dziedzin w medycynie, dlatego że większość chorób dużo łatwiej nam zdiagnozować, wyleczyć w stadium wczesnego rozwoju choroby niż chorobę zaawansowaną. Jak długo będziemy nadrabiać zaległości w szpitalach, no, skoro wiele wcześniej zaplanowanych, terminowych operacji, zabiegów się nie odbyło? To teraz jest tak, to jest takie hasło Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital, poradnia nie jest zakładem produkcyjnym, że można pracować na 3-4 zmiany i odrobić wyprodukowany towar, sprzęt, wszystko jedno, w zależności od rodzaju zakładu. My nie jesteśmy fabryką. Panie profesorze, proszę wybaczyć. Nie da się dwóch pacjentów o tej samej godzinie. No nie, nie to jasne. Dwóch pacjentów zoperować na tym samym stole równocześnie. Ja nie myślę jako urzędnik, panie profesorze, tylko jako potencjalny pacjent albo ktoś bliski jakiegoś pacjenta. Zastanawiam się nad tym, czy pacjent, który miał mieć wcześniej operację w tym czasie pandemii i jej nie miał, on jest teraz na szczycie kolejki, czy spadł i będzie czekał na zupełnie nowy termin kiedyś, kiedy to się po prostu uda? Panie doktorze, myślę, że wiem, jak jest u mnie. Dokonujemy codziennej analizy pacjentów, którzy oczekiwali w kolejce i są pacjenci bardziej wymagający, szybciej wymagającej leczenia chirurgicznego i można bez szkody ten termin deczko przesunąć. I to jest rozsądek, to jest wiedza, to jest doświadczenie lekarzy, którzy kierują się właśnie wskazaniami do odpowiedniego trybu leczenia.
Tylko że wiemy, że w różnych szpitalach różnie to może wyglądać. Tak samo jak różnie wyglądało postępowanie w przypadku koronawirusa, bo nie było jednego standardu. No na przykład były takie szpitale, które kierowały wszystkich pacjentów na testy wykrywające koronawirusa, wszystkich pacjentów przyjmowanych na różne oddziały. Były takie szpitale, w których dyrektorzy kazali badać wszystkich lekarzy i płacili za te badania raz w tygodniu na przykład. No ale tak we wszystkich szpitalach nie było. Ja mam tą przyjemność, że właśnie pracuję w takim szpitalu, że dyrektor w dbałości o personel, w dbałości o pacjenta dał swobodną rękę i mogliśmy w każdej chwili, kiedy tylko ktoś chciał, kiedy miał jakiekolwiek poczucie, że coś może się z nim dziać, miał możliwość i dostęp do wykonania testu genetycznego. Myślę, że byliśmy czasami pewnie wzorem dla innych szpitali, ale tak jak mówię, to jest... Pewnych rzeczy się nie da uregulować, panie dyrektorze. To jest wiedza, to jest rozsądek, to jest doświadczenie lekarza. I myślę, że gdy będziemy nie mieli żadnych barier administracyjnych, to z korzyścią dla naszych pacjentów. Panie profesorze, jak powinniśmy przygotować się na tegoroczną jesień, skoro wtedy możemy zderzyć się z nową falą zachorowań, połączoną pewnie z przypadkami grypy w dużej ilości? Ja myślę, mam nadzieję, że władze odpowiedzialne za ochronę zdrowia w naszym kraju odrobiły lekcje i że będziemy organizacyjnie i finansowo przygotowani do potencjalnej kolejnej fali zachorowań. Bo ja sobie nie wyobrażam, że będziemy, że ta fala, która ewentualnie, bo tego nie wiemy tak naprawdę, być może, że będziemy skuteczniejsi w leczeniu, że firmy farmaceutyczne i nasi naukowcy i naukowcy z całego świata coś nam podsuną. Dojdzie do przełomu w leczeniu i wtedy nasi pacjenci będą bezpieczniejsi. Niemniej jednak uważam, że myśmy już powinni o tym myśleć. Mówię o odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w naszym kraju i być zdecydowanie lepiej przygotowani, a nie mówiąc to, co słyszeliśmy na początku marca. No ale czy w związku z tym na przykład powinniśmy pomyśleć o wprowadzeniu obowiązkowej szczepionki przeciwko grypie, bo ta we wrześniu pewnie będzie? Myślę, panie doktorze, że to jest pan dużym optymistą, że szczepionka będzie we wrześniu. Przeciwko grypie, nie mówię o szczepionce. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby taka możliwość się pojawiła. Natomiast jeżeli gdyby się pojawiła, załóżmy, to będę pierwszy, który będzie namawiał wszystkich, by się zaszczepili. Ponieważ daje to gwarancję, mamy to już zresztą nauczkę z historii, że poprzez szczepienia wyeliminowaliśmy wiele, wiele chorób. Ja jestem przekonany, że szczepionka to jeden z największych osiągnięć medycyny w historii. Panie profesorze, ale we wrześniu nie będzie jeszcze szczepionki przeciwko grypie? Jestem pesymistą, muszę powiedzieć. Nie jestem wirusologiem, nie jestem biochemikiem, jestem chirurgiem, ale z wiedzy, jaką posiadam, ilość czasu, które należy poświęcić badaniom naukowym, by te szczepionki były przede wszystkim bezpieczne, ponieważ jest coś takiego w nas, w każdym z nas, że szczepionka to jest coś obcego, które to jest ten zarazek, który zostaje w nas wszczepiony, czy tam podany inną drogą i może spowodować infekcję. Mam wrażenie, że się kompletnie nie rozumiemy. To znaczy ja pytam o szczepionkę przeciwko grypie, tej zwykłej sezonowej grypie, a pan chyba mówi o szczepionce związanej z koronawirusem. Ja myślę o szczepionce przeciwko koronawirusom. Dlatego z niedowierzaniem wysłuchuję tego, co pan mówi. Szczepionkę przeciw grypie mamy. No właśnie, dlatego zapytałem, czy należałoby wprowadzić... Problem jest wyszczepialności. No i właśnie, stąd było moje pytanie. Czy należy w związku z tym rokiem, który mamy, z tą epidemią, z którą się zmagamy, w tym roku pomyśleć o obowiązkowym szczepieniu przeciwko grypie, sezonowej grypie. Ja bym przekonywał, aby szczepionkę przeciw grypie wpisać w obowiązkowy kalendarz szczepień, przede wszystkim w stosunku do osób
potencjalnie najbardziej zagrożonych, a więc tych, którzy mają inne choroby współistniejące i tych po 65 roku życia. Panie profesorze, czy pandemia zmieniła miejsce lekarzy, pielęgniarek, pracowników szpitali w naszym społeczeństwie? Myślę, że tak i to bezpowrotnie. Wiele nas nauczyła, ale myślę, że też wiele nauczyła naszych pacjentów. Nauczyła nas przede wszystkim lekarzy możliwości skorzystania z różnych form, chociażby telemedycyny, chociaż ja uważam, że telemedycynę można stosować tam, gdzie ją można, nie wszędzie, by nie okazało się, że poprzez właśnie tylko wyłącznie telemedycynę doszło do jakichś tam zaniedbań czy zaniechań. Nas całe życie, tak żeśmy się uczyli, obowiązuje rozmowa z pacjentem, badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, czyli wywiad i badanie fizykalne. A tutaj mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie informację, którą przekazuje nam pacjent. Nie zawsze ta informacja może być na tyle wiarygodna czy właściwa, że lekarz po drugiej stronie ekranu podejmuje właściwe decyzje, czy to diagnostyczne, czy to też lecznicze. Ataki, piętnowanie lekarzy czy pielęgniarek pracujących na przykład w szpitalach zakaźnych przez sąsiadów, współmieszkańców z obawy przed koronawirusem, o czym donosiły media, to były odosobnione pojedyncze przypadki, czy też zjawisko, które się nasila i wciąż jest obecne? Jak to wygląda z perspektywy Naczelnej Rady Lekarskiej? Przykro mi o tym mówić, ale niestety tak jest. Na szczęście są to sporadyczne przypadki, niemniej one występują. Ale ja muszę powiedzieć, czasami usprawiedliwiam te hejty. Dlaczego? Dlatego, że one się z czegoś biorą. Biorą się czasami, albo nawet powiem w większości, z nieodpowiedzialnych sformułowań skierowanych w kierunku medyków. A to, że to my jesteśmy źródłem infekcji, a to, że my nie przestrzegamy procedur, a że to my jesteśmy tym źródłem rozpowszechniania się wirusa i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że takie jedno słowo wypowiedziane przez osobę publiczną może wywołuje te niesympatyczne, bolesne dla nas sytuacje, które odczuwamy coraz częściej. No, rozumiem, że odnosi się pan do słów między innymi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, który mówił między innymi tak: okazuje się, niestety w wielu przypadkach personel medyczny zakaził swoich pacjentów. Wystarczyły te słowa, nie mówiąc później o różnych słowach, które padły z ekranu, z ust znanych celebrytów, ale jak czasami słyszę, ja nie oceniam umiejętności wokalnych pewnych pań, pewnych panów, umiejętności czy ich wielkości na scenie czy przy mikrofonie, ale też nie chciałbym, by oni oceniali naszą działalność. Myślę, że to wypowiadane przez nich słowa są dla nas oburzające i nie powinny mieć miejsca i nie powinny padać z ust znanych celebrytów. Ale czy Naczelna Rada Lekarska wciąż domaga się dymisji pana wiceministra Waldemara Kraski, wiceministra zdrowia? Panie redaktorze, no myśmy mamy świadomość, że dymisja jest niemożliwa, tylko chcielibyśmy przez to, pisząc te słowa, chcielibyśmy ostrzec pana ministra, żeby nie wypowiadał takich słów, bo one są dla nas bolesne, zwłaszcza jeżeli je słyszymy z ust lekarza. Panie profesorze, w ostatnich tygodniach docierały do nas sygnały, że prywatne szpitale, takie, które mają kontrakt z NFZ-em, odmawiają leczenia pacjentów z koronawirusem i odsyłają ich do jednostek publicznych. Czy Naczelna Rada Lekarska reagowała na takie przypadki? To jest zasada. Pacjentów, którzy mają dodatni test, czyli są zakażeni koronawirusem, muszą być leczeni w szpitalach do tego dedykowany. To nie jest kwestia szpitali niepublicznych. Wszystkie niepubliczne czy publiczne, które nie są szpitalami dedykowanymi do leczenia pacjentów, niezależnie od schorzenia, powinny być
tam przyjmowane i tam leczone. Także to, co pan mówi, to jest jakieś chyba nieporozumienie. No, były doniesienia medialne na ten temat. Pojawiła się dyskusja dotycząca prywatnego leczenia w Polsce i tego, jak są traktowani pacjenci w takich placówkach. Zapewniam pana, że jeżeli pacjent, który miał potwierdzone infekcje, na pewno znalazł możliwość leczenia w szpitalu dedykowanym, szpitalu jednoimiennym. Trudno, by znalazł się w szpitalu niededykowanym, ponieważ no, doprowadziłoby to do kwarantanny i zamknięcia tych jednostek. Panie profesorze, kiedy poradzimy sobie już z koronawirusem, choć jak pan mówi, on od nas nie odejdzie, ale kiedy będzie już w miarę spokojnie, co pan będzie najbardziej pamiętał z tego czasu epidemii? Cóż ja będę pamiętał? Będę pamiętał przede wszystkim to, że pomimo naszych lekarskich ostrzeżeń władzy publiczne odpowiedzialne za zdrowie naszych obywateli, tak późno reagowali i reakcje były chaotyczne i reakcje były nieadekwatne do sytuacji. Bo ja przypomnę, mniej zakażeń, większe restrykcje. Więcej zakażeń, mniejsze restrykcje. Ja rozumiem, że zdrowie to także gałąź gospodarcza, że to jest inwestycja. Aby inwestować, musimy pracować. Musi stan gospodarczy być na tyle wydolny, by także te środki na ochronę zdrowia, na zdrowie się pojawiły i były wystarczające. Ale wielokrotnie mówiłem, ale wtedy nikt nie dowierzał, że przecież myśmy nie powinni się skupiać w tej chwili na jakiejś walce z potencjalnym najeźdźcą, wrogiem. Największym wrogiem cywilizacji nie jest potencjalny najeźdźca, jest po prostu choroba. I powinniśmy wszystkie możliwości, środki skupić się na walce z chorobą. A stało się to poprzez epidemię. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas w TVP3 mówi tak. Jesteśmy społeczeństwem niezwykle odpowiedzialnym. Mamy doskonały personel medyczny, mamy potencjał leczniczy. Niczego nam w tej chwili nie brakuje. Jest wszystko to, co decyduje, że możemy spać spokojnie, o ile dalej będziemy odpowiedzialni. Nie ma już dzisiaj problemu z wyposażeniem szpitali, placówek medycznych w sprzęt ochronny i wszystko to, co jest teraz potrzebne? Panie doktorze, są miejsca, gdzie tego sprzętu jest na tyle wystarczająco, ale trzeba myśleć o tym, że tego sprzętu ma nie być na dzisiaj, na jutro, ale ma być na tyle, by znów nas nie zaskoczyło, że przyjdzie kolejna fala i ten sprzęt nagle zniknie. To jest raz. Dwa, są miejsca, gdzie tego sprzętu brakuje. I kolejna rzecz, to trzeba jasno powiedzieć, że ten sprzęt jest wielokrotnie droższy niż przed epidemią. A wszystko to idzie w koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych. Więc ja sobie nie wyobrażam, kiedy do tej pory tych środków też było niewystarczająco, że szpitale się zadłużały, to teraz, kiedy te procedury są bardziej restrykcyjne, kiedy koszty środków gwarantujących bezpieczne wykonywanie zawodu zdecydowanie są większe, to zadłużenie wielokrotnie też tych szpitali wzrośnie. Ale gdzie brakuje sprzętu? Co to są za miejsca, o których pan mówi? Przede wszystkim brakuje sprzętu w tej pierwszym styczności pacjenta z lekarzem, z personelem medycznym. A więc to są te mniejsze szpitale, mówię o szpitalach powiatowych, mówię o poradniach specjalistycznych. Tam tego sprzętu jest zdecydowanie mniej. Natomiast w tych szpitalach jednoimiennych na szczęście już w tej chwili praktycznie tego sprzętu jest na tyle wystarczająco, że jesteśmy na tyle zabezpieczeni, że nie tak jak mówią niektórzy, że nie jesteśmy tam źródłem rozpowszechniania się wirusa. Zaczął pan już planować wakacje? Trudno planować wakacje w sytuacji takiej, jaka jest, zwłaszcza, że no jakoś nawet zaprzyjaźnione państwa ościenne nie chcą otworzyć granic przed nami, przed Polakami. Polska wzywa, panie profesorze, a poza tym Litwa na przykład otwiera dla nas granice. Ja myślę, że no, gdy
nawet gdyby się otworzyła nie tylko Litwa, ale i inne kraje z tego kierunku, to jednak no, ulubionym miejscem wypoczynku są miejsca, gdzie jednak to słoneczko i woda jest. A na Litwie, na Łotwie i w Estonii Bałtyk przepiękny, plaże fantastyczne, bardzo polecam. I minus, i 18 stopni woda w Bałtyku. Nad polskim Bałtykiem też potrafi tyle wynosić. Wspaniałe miejsce. Polecam tak czy inaczej, podobnie jak wakacje w Polsce. Profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję, Marcin Zaborski. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.